Siemaneczko, panie i panowie, melduje się Silverek i kontynuujemy granie w Jade Empire. Od razu mówię, że ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, w zamian o 19 będzie drugi o w miarę podobnej długości. I od razu przy okazji wspomnę, że planuję teraz, to mniej więcej wejdzie w przyszłym tygodniu, że będą 3 odcinki dziennie jednej serii, tylko że będą troszeczkę krótsze, nawet sporo krótsze. Ale będą 3, przez co ogólnie materiału będzie więcej dziennie. I proszę mnie jeszcze nie szykanować, nie bić, bo wiem, że niektórzy z was są spoko ziomy, otwarte na propozycje, ale z drugiej strony są tacy ludzie, którzy już jak usłyszeli coś takiego, to już im się pojawiły takie kurwiki w oczach i już mówią: Silverek, chyba cię pojebało, może być jeden, ale ma być 49,5 minuty, minimum. No tak na próbę chcę zrobić, nie? Bo testować zawsze można, jeżeli się nie spodoba oczywiście, to dwa dni zrobimy tak i będzie po sprawie, nie? Pójdzie test w diabła. Ale po prostu mam taki plan, żeby 3 odcinki dziennie były takie dużo krótsze, ale żeby były. Oczywiście nie 5 minut czy 7, tylko tak, chociaż te 13, 14, 15, co w sumie dziennie będzie dawało około 50 minut. Zamiast standardowych 30, moim zdaniem Warfy, to oczywiście te odcinki będą miały przerwy między sobą, bo tak to mogłem po prostu je posklejać jeden. Ale taki mam plan, że to było w takich mniejszych dawkach. Nie wiem, co na ten temat będziecie sądzić. Na razie jeszcze nie piszcie opinii, napiszcie, jak już to potrwa dwa dni. Taka jest prośba ode mnie do was. Półtorej minuty wstępu w odcinku, który trwa około 15 minut. Świetny pomysł, Silverku, ale możesz kontynuujmy. You did it. How the people will sing the praises of Minister Sheng, who found, hired and sent forth the helpful peasant who ultimately solved the problem. A to nie było tak, że ja przypadkiem ten klucz znalazłem? Chcesz przypisać sobie zasługę za moje czyny? Not at all. I may even mention you in my report. Wiecie, bym się kłócił z nim. Bym mu przypierdzielił w twarz tak, żeby nie wstał. Ale prawda jest taka i powszechnie znana, że cesarz to prędzej chciałby naszą głowę niż nas, naszą głowę z posąg zrobić jej, popiersia. Oczywiście, więc może lepiej... Może lepiej się na razie tam schowajmy. Mieszkańcy wiedzą, jakieś profity z tego są. Powiedzmy, że musi nam to wystarczyć. Dobrze, panie i panowie. Muszę znaleźć Otawię, swoje i powiesz mi, co mówiłeś ostatnio, prawda? Minister Sheng remembers. Tak, dobra. Czyli od niego już nic więcej. Dobra. Czyli co, to było tyle od ciebie? Naprawdę? Po co ja w ogóle do ciebie przychodziłem tak naprawdę? To ja już skończyłem tę misję? Nie ma tu żadnego jakiegoś chociaż potwierdzenia czy coś? Zdziwiony jestem. Jędrowna lisica, cytra chaosu, chory las, znajdź kryjówkę piratów, żmija żaz na dłoń. Aha. Czyli nie trzeba było w ogóle do tego ministra iść, bo on tylko powiedział swoje hura, hura, hura jak większość mieszkańców i to tyle. No dobra, chyba już jak dobrze pamiętam w dwóch rzekach nic nie mam, czyli w dwóch rzekach, przepraszam bardzo. Dwie rzeki to była lokacja prologowa, aktualnie jesteśmy w lądowisku Tiena i tutaj już nie mamy z roboty, więc posłańcze, co też troszkę dałem, możemy iść do tego lasu całego. Jak pamiętacie, mieliśmy tutaj pójść, ponieważ pewien lord, czy tam jakiś ogólnie wielmożny człowiek, wystawił nagrodę za sprawienie się z problemami tego lasu. No i dodatkowo także... Jak dobrze pamiętam, jakiś inny powód jeszcze mieliśmy mi się tu udać. No dobra. W ogóle pierwszy raz widzieliśmy demona przemawiającego przez tę dziewczynkę. I mamy jakiegoś nowego wroga. Z takim rodzajem ducha jeszcze nie walczyliśmy. To jest zagubiona dusza. Wydaje się być groźniejszy od pozostałych, chociaż pozostali też używali magii, ale ten używa jakiejś magii, której wcześniej nie widzieliśmy. Ciekawe, czy nie śmiertelny głaz będzie na nich działał. Też mi w ogóle ktoś z was napisał, czy nieśmiertelny głaz można mieć będąc zły i ten cały piorun będąc dobrym. I okazuje się, że można, jednakowoż małym ograniczeniem wtedy jest to, że po prostu technika staje się słabsza. Bo jeżeli jesteśmy dobrzy, no to śmiertelny głaz jest... nieśmiertelny głaz. Jest silniejszy od lodu, a jak jesteśmy źli, to cała wichura od ognia, jednakowoż w innej sytuacji... No cóż... Po prostu te style są zbędne, prawda? W takim razie powinienem też wybrać styl ognia, a nie styl lodu, no ale skąd miałem wiedzieć? Poprzez to mam w sumie dwa praktycznie identyczne style, tylko jeden silniejszy od drugiego, a ten
gorszy już zainwestowałem punkty. I coś jeszcze miałem powiedzieć, coś mi tam się działo na końcu języka. A, chciałem zobaczyć, czy miesza tego ducha będzie działał, czy on się czymś różni od tych pozostałych, ale jak widać nie. Jeżeli was ciekawiło, czemu w ogóle używałem miecza na tego ducha. Chciałem po prostu sprawdzić. Tak się domyślałem, że nie będzie efektu, ale kilka punktów skupienia to nie jest dla mnie problem, skoro i tak mało używam tego całego spowolnienia czasu. Panie duchu, mam do pana prośbę. Czy mógłby pan umrzeć? Znaczy w sumie nie może pan umrzeć, jak doskonale wiemy, ale czy mógłby się rozproszyć? Też nie za bardzo teraz przyjmuję się ranami, ponieważ oni tak w sumie bardzo mało biją, a ja mam cały czas leczenie od mojego tutaj demonicznego przyjaciela. Też jestem ciekaw, czy tego drugiego demona można jako towarzysza używać, czy on będzie tylko jakimś wrogiem. Jeszcze mamy całkiem dużo miejsca towarzyszy wolnych. Pani duch, proszę umrzeć. To jest pani czy pan? Tak trochę panią przypomina, w ogóle ma mózg osłonięty, to jest ciekawe. O, chyba przybył ten cały wielmożny. Wać pan stąd. A może to jakiś losowy gość, któż to wie? Chociaż patrząc na nasze wcześniejsze zbiegi okoliczności, to pewnie akurat ta osoba, której szukamy. Czy te duchy to poważny problem? They grow worse by the day, and I've almost given up hope of finding a solution. My manners desert me. I am Lord Yun, owner of this land and charged by the Emperor himself to keep it safe. Właśnie ciebie szukaliśmy. You should turn back south to Tien's Landing. This is the safest part of the Great Southern Forest, and even it is polluted with these strange ghosts. No dobra, jak mówię, zbiegi okoliczności to nasza specjalność. Jednakowoż jak was ciekawi, czemu powiedziałem w ogóle o tych duchach, jakbym nie wiedział, że są wszędzie już. No to dlatego, że mamy udawać, że my jesteśmy pan najemnik, nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co, my tutaj tylko po pieniądze. A to, że tak naprawdę mamy też inne cele, to już tak wiecie, oni nie muszą wiedzieć. No dobrze, może mógłbym ci jakoś pomóc, taka jest prawda. Szczerze pamiętam, że mieliśmy jakiś powód jeszcze inny, żeby tu przyjść, poza pozbyciem się problemu i zostaniem pieniędzy za to najpewniej. A nie pamiętam jaki. Czy ten lord przypadkiem nie... ten lord miał chyba mapę wiatrów. Bo nie wiadomo, czy u Gao ją znajdziemy. Powinniśmy, skoro mają tam tych latawców podobno dużo. Sam lotniskowców, jak my to się nazywają, mniejsze auto. Lotniskowców, tak, Silverku. No, latawców. Czy jak to się nazywa. Mają tego od groma, ale może akurat mapy wszystkie spalą magicznie, dowiedzą się, że idzie gościu i spalą, mimo tego, że Gao pewnie myśli, że wygra, więc na pewno by to zrobił. No, powiedzmy, że akurat jakimś cudem wszystkie wyparują. Jest to w sumie możliwe, jakby się postarali. Jakby jakoś zabezpieczyli je, żebyśmy ich nie zdobyli koniecznie. Na przykład mieli je w jednym miejscu i tak spalili na szybko. No, brzmi to sens. Może Gao tak właśnie nazwy chuja. Wykiwa. Dzisiaj jakoś taki nadaktywny jestem. Mniejsza o to. A może byłbym w stanie ci jakoś pomóc? Widzisz swoją czapkę? To już wiesz, co mnie tu sprowadza. Tak, jeszcze powiedz, opowiedz mi historię swojego ludu. Doskonały tekst, nie. Znaczy, no, można tak powiedzieć, ale bez przesady. Ktoś mówił, że jestem za bardzo podejrzliwy. Wybaczcie, że taki jestem podejrzliwy, ale po prostu jestem... logicznie myślący. Zauważcie, że jeżeli żyjemy w dla nas dobrym środowisku, to podejrzliwość, no dobra, no to już... zależy od człowieka, prawda? Jaką człowiek ma ufność, jakie przeżycia miał i tak dalej. Ale kiedy na nas poluje całe państwo, oczywiście tylko w pewnym stopniu, bo poluje na nas cała armia zabójców, to są, którzy są wszędzie, jakby nie spojrzeć po części pewnie. Poluje na nas jakby coś tam ministrowie, sierżanci, ble, 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 no to może nie jest całe państwo, bo to jest jakieś 1% państwa, ale oni są wszędzie, mają wszędzie wtyki gdzieś, więc lepiej, żebyśmy byli najemnikiem, który szuka dorobku, aniżeli... No cóż, mówili o wszystkim. Trzeba być podejrzliwym i nikomu lepiej, jak ktoś wie już, kim jesteśmy, tak łatwo nie odpuszczać, jeżeli nie jesteśmy pewni, że nie jest naszym sojusznikiem i nie ma interesu w tym, żeby... No cóż,
w jakiś sposób sprzedać nasz cesarzowi, czy to jako po prostu, że jest jego sługusem, czy w jakiś inny sposób, na przykład za pieniążki, czy inne jakieś dobra, cielesno-niecielesne. Mniejsza o to, kto wpadł w błoto, słuchaj, potrzebuję pomocy... Podobno potrzebujesz pomocy w otwarciu szlaków wiodących przez las. Even caravans employing skilled warriors have been forced to turn back under these ghosts' assaults. I could only reach Tien's landing by using my flyer. Nowy latawiec i już się zajmuje czyszczeniem. Skąd miałeś latawiec? They're quite common around the Imperial City. The trick is to obtain a wind map that allows you to navigate the air currents over large distances. Acquiring that chart was a hard-fought battle. I can assure you, the Lotus Assassins keep a tight rein on those precious documents. Dobra, ja czyszczę las, mapa leci do mnie. Umowa prosta. Dokładnie. Indeed, though you would also need a flyer with enough fuel to manage the trip. Those are in precious short supply in this area of the Empire. Then again, you seem resourceful, and I believe resourceful people find ways to get things done. Perhaps you could get something done for me. If so, I might be persuaded to foolishly risk the Lotus Assassin's wrath by making a copy of one of their precious maps. No ty, może kopia kopią, ale jeżeli będzie kopia dokładna i ja będę patrzył, bo ja mówię, jestem nieufnym człowiekiem, no to słuchaj stary, no. No to się dogadamy. Może to nie oryginał, ale jak będzie kopia sprężona przy mnie, no to ja tutaj z chęcią. Żeby nie było jakiejś strzałki przekręconej, przez którą zginiemy, bo się okaże, że tak naprawdę zabójca Otosu ci podpowiedział, co to tutaj miewa i to byłaby jedna z najgłupszych możliwych śmierci przez taką właśnie głupotkę. No cóż, a gdybym się po prostu zabił i zabrał twoją mapę? Nie pokazujmy, że aż tak bardzo na niej zależy nam, po prostu chcemy pójść do cesarstwa, na przykład dorobić sobie więcej pieniążków. A to, że akurat jakimś przypadkiem tam, no nieważne, nieważne, mniejsza o to. To co proponujesz? The deal is simple. Find out why my land sickens, why it is home to so many ghosts, and you will have your map. Umowa stoi, więcej nie powiem. Dowiem się, co się dzieje z twoimi ziemiami. Two things threaten the entire length and breadth of this forest. The trees blacken with disease, and ghosts flock to this place like no other in the Empire. I suspect that these things are related, and more importantly, that they're related to a fox called the Forest Shadow. Kim jest leśny cień? She is a powerful spirit that has long been an ally of my family. Personally, I've had little to do with her. My father and his father before him, however, felt strongly that she should be revered. Czyli podsumowując, przestałeś udawać jej czcie, jeszcze może zniszczyłeś jej świątynię czy coś, no i się wkurzyła. Może jeszcze powiesz, że wybudowałeś na jej świątyni, nie wiem, bar. To już się nie dziwię, definitywnie. Takie historie wbrew pozorom zdarzają się dość często w książkach czy anime, że och, był sobie duch, jakieś duszki tam sobie żyły, bogowie, jacyś półbogowie, mniejsza o to, zależy od tego, jakie uniwersum, żyli sobie, a zburzmy im świątynię, a postawmy tam bar, fabrykę, cokolwiek, a potem się dziwmy, że nas straszą, chcą nas zniszczyć, że państwo spotkała taka, a nie inna przyszłość przez to, na przykład jakieś burze, susze, te sprawy. No dobra. Myślisz, że te upiory powiązane są z tym duchem? She is a powerful being. If this place is filled with ghosts, then I suspect that it is either because of or in spite of her. No, jak mówiłem kiedyś, nie zawsze tak jest, nie w każdym uniwersum, ale w większości uniwersów siła Boga jednak zależy od jego wiernych. Ile ich posiada, jakiej klasy na przykład. Więc cóż, jeżeli teraz nie ma praktycznie nikogo oddanego, to po prostu stała się pewnie słabsza niż była wcześniej i nie może temu zapobiec jakby chciała. O ile oczywiście nie jest wkurzona na ciebie z jakichś nieznanych mi bliżej powodów. Co masz na myśli mówiąc lisica? Just that. She is a fox spirit and thus one of heaven's tricksters. The fox can take on the forms of men and women and will often do so to test us. Personally, I don't think they have any right to deceive us. But my father felt that our family's good fortune came from just such a test, some sort of ancient alliance in which she was guardian of the forest
while we owned the land in the world of men. To też dany motyw właśnie takiej współpracy, jakiejś rodziny z jakimś duchem, demonem, bogiem, cokolwiek. Dobra, a dość o tym duchu, co muszę zrobić? I think something is wrong with the forest shadow, and I want you to find her and figure out what is happening. Once we know that, we'll have a clear idea of what we face. Wyeliminowanie ducha lasu to nie jest coś, na czym nam szczególnie zależy. Jeżeli jest w przymierzeńce, na pewno zechce pomóc, jak tylko zdołam ją znaleźć, jeżeli jest. W sensie to jest jeśli. Jeśli jest. A noble sentiment, but when I look upon these trees, I'm afraid that you may have to destroy her. See what you can learn first, then we will act if it is necessary. Make your way up this ancient trail, and when you come to a fork, take the left path. That will lead you to a temple built long ago in the Forest Shadow's honor. Once there, find my hunter, Spearcatch's Leaf, if he still lives. He claimed to remember some sort of ritual that my forebearers used to contact the Forest Shadow. You might also want to keep an eye out for some small shrines that are scattered about the forest. Some of them are said to react to magic or charges of chi. Okay. Potrzebuję tej mapy wiatrów. No cóż. Coś jeszcze? Jakieś szczegóły możemy poznać? A czy w sumie mówicie często, że jestem podejrzliwy? A propos tego konkretnego gościa, na przykład nie jestem podejrzliwy. Przyznaję się bez bicia, nie jestem wobec niego podejrzliwy, ponieważ on tak mówi w taki dość sposób otwarty. On mówi już o eliminacji jej, ale tak nie stara się teraz naprowadzić na to, że to jest słuszna droga jedyna, tylko żebyśmy się dowiedzieli, czyli żebyśmy jeszcze poznali jej punkt widzenia, co oznacza, że raczej jeżeli coś robi, raczej, pewno się nigdy nie ma, ale jednak ja tutaj bym obstawił był za nim, że raczej gość, jeżeli coś zepsuł, to albo niechcący, albo to niekoniecznie był on, albo, no właśnie jak mówię, tak niechcący, tylko że mógł wiedzieć, że coś może się złego stać, ale no nie przewidział, że aż tak bardzo wkurzy pannę albo coś tam jej zrobi. Mniejsza o to. Remember that you... If you go to the right, you can find the Pilgrim's Rest Inn, an establishment I technically own, but have very little to do. Gospoda! Potencjalne misje i bójki w karczmie. To mi się podoba. W gospodzie. Jak rozpoznam tę świątynię? It is impossible to miss the... Dobra, nic ciekawego. A czy w gospodzie jest ktoś, kto może mi pomóc? You may, but I would find it unlikely to call this... Nic ciekawego. Travelers and innkeepers survive when surrounded and cut off by these ghosts. Czyli muszą tam żyć albo silni ludzie, albo ludzie pod opieką kogoś silnego. No cóż, czyli pod taką pseudoopieką. Tak to można nazwać. Dobra. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Potrzebuję tej mapy wiatru, więc wezmę się do roboty. I was beginning to think there may be no cure for this place. Your arrival has given me some small measure of hope. Find Spearcatch's Leaf at the temple above and see what he has learned. Your wind map will be waiting when you find a cure. Powiem wam, że nie wiem, czy nasza postać ma aż tak dużą jakby charyzmę, że wyczuł, że możemy coś tutaj naprawić? Czy to po prostu chodzi bardziej o to, że... Lord Yun's lead hunter. Że po prostu chodzi o to, że on jednak wie o tym, że naprawiliśmy tamę, bo nic z tym nie wspominał, więc jest to wątpliwe. Okej, to jest łowca, bym się śmiał, jakby się okazało, że to jest właśnie nasza panna lisica, cały czas posłuchiwała nas. Jest to możliwe. Umieją przybierać inne formy. Przybierać inne formy. Jednakowoż, panie i panowie, to na tyle w tym odcinku. W kolejnym odcinku wchodzimy do lasu. Dziękuję za oglądanie. 19, jak mówiłem, czy tam 18. Już nie pamiętam, mieliśmy na początku odcinka powiedziane, możecie sobie cofnąć. Do następnego razu. Cześć.